roku 1925 rozpoczęto seryjną produkcję na potrzeby odrodzonego Wojska Polskiego. Ruszyła fabryka broni w Radomiu. Pierwszy produkowany w Polsce rewolwer. Wersja rosyjskiego Naganta, ale na licencji belgijskiej. Linię produkcyjną zakupiono od upadającej firmy Nagant Freres. Radomskiego Mausera łącznie wyprodukowano 466 800 sztuk. Był to podstawowy karabin Wojska Polskiego, którego 1 września 1939 roku idące na front jednostki odbierały bezpośrednio z fabryki. Legendarny Wis. Gdy Niemcy w 1941 roku ponownie uruchomili produkcję, próbowali uniemożliwić wynoszenie części przez polskich pracowników. Część produkcji i montaż końcowy przenieśli do siedziby Steyrpuch. Lecz mimo to Wisy, dzięki poświęceniu i narażaniu życia przez pracowników fabryki, nadal trafiały do walczącego podziemia. Rosyjska pepesza produkowana od 1952 roku w ramach sześcioletniego planu dozbrajania Wojska Polskiego. W ramach eksportowej bratniej pomocy w fabryce produkowano 12 tysięcy sztuk broni miesięcznie. Radomskie kałachy. Ich legendarna niezawodność miała opinię najlepszych na świecie. Pozłacane egzemplarze zamawiali arabscy dygnitarze. P-64, Czak. Podstawowy pistolet milicji i oficerów Wojska Polskiego. Polska konstrukcja zastąpiła radziecką tetetkę. Unikatowy kompensator podrzutu, strzelanie z otwartego zamka, możliwość przeładowania jedną ręką. Nic na świecie tak nie działało. W 1979 roku skopiowali go Chińczycy. Zmiana ustroju wymusiła potrzebę unowocześnienia wojska i policji, dostosowanie do standardów i kalibrów zachodnich. Fabryka w Radomiu otrzymała zlecenie na skonstruowanie pistoletu maszynowego na amunicję 9 mm pal. Tak powstał nowy Glaubert. P-99 AS. Efekt doskonałej współpracy i zaufania partnera niemieckiej firmy Walter. Pistolet, który uzbroił i unowocześnił polską policję. Beryl. Niezawodna broń polskiego żołnierza. Sprawdzony w boju i dzięki zdobytemu zaufaniu wchodzi na wyposażenie armii innych państw. MSBS. Jedyny na świecie modułowy system pozwalający zmienić układ kolbowy na bezkolbowy, dający możliwość dostosowania do różnych warunków współczesnego i przyszłego pola walki.